Cześć, witajcie na kanale Fachowiec TV. Dzisiaj fachowiec zostanie hydraulikiem. Będziemy wymieniać deskę sedesową. Poprzednia fachowcowi pękła. Może przytył. Nieistotne. Fachowiec już kupił deskę. Deska jest z duroplastu, taka sztywna. Są też z polipropylenu, ale to są takie, wiecie, te miękkie. Są też z MDF-u. Ale to MDF to taka sklejka, czyli jakiś tam materiał drewnopodobny. Znaczy na bazie drewna. Drzewo się źle fachowcowi kojarzy w toalecie, także wybrał taką. Wygląd, rzecz gustu, nieistotne. Jaki plan na dziś? Plan jest taki, że w pierwszym etapie demontujemy starą deskę. Sprawdzimy sobie rozstaw śrub, bo to jest tam najistotniejsze. W drugim etapie fachowiec Wam pokaże, co tu przyszło w tej paczce z tą deską. I w trzecim etapie montujemy. Działamy. Zamontujemy naszą deskę sedesową. Pozycja, jak widzicie, adekwatna do zadania, jakie dzisiaj mamy do wykonania. A fachowiec żadnej pracy się nie boi. Deska trzyma się na dwóch śrubach tylko. Czyli gdzieś tu musi być, gdzieś tu. Czyli gdzieś tutaj pod spodem. Jedna. Tutaj druga. Czasem jest motylek, więc nie trzeba specjalistycznych narzędzi. Fachowiec tu motylka nie ma. Potrzebuje klucz 13, ale to akurat tam różnie w różnych deskach. Odkręcamy. A już sobie fachowiec odkręcił wcześniej. Tu już nawet nie patrzy, bo mniej więcej czuje, gdzie ta śruba jest. Udało się. Mamy podkładkę, nakrętkę. Klucz sobie odkładamy. I teraz wystarczy ją podnieść i deska powinna nam zejść. Jest. Bingo. Pierwsze zadanie wykonane. Włożymy sobie na bok. I istotny jest teraz rozstaw tych dziur. Jak kupujecie deskę, to musi być na desce napisane tyle samo, co tu macie. Ewentualnie tak jak fachowiec kupił deskę regulowaną, żeby to się mieściło w tym zakresie, żeby to się dało ustawić, żeby pasowało nam te otwory. Idziemy po nową deskę. Montujemy. Macieju, co nam tu przysłali? Tak wygląda cała zawartość naszej paczki. Znaczy wszystko, co nam przysłali. Za około 100 zł. Z posyłką. What the fuck? Co istotne, jest instrukcja. Instrukcja jest świetna. Nie ma ani jednego słowa, ale jest tak czytelna, że lepiej być nie może. LOL! Trzeba by to chyba opatentować do innych firm, żeby nie robili Achtung, Achtung, tylko pokazali, jak to skręcić. Fachowiec nawet z niej będzie korzystał, wyjątkowo dziś. Co najważniejsze, w desce normalnie, jak kupujecie deskę, macie tu śrubę, wkładacie w otwory, skręcacie. Ale musicie wtedy wiedzieć, jaki ten rozstaw macie. Ta deska jest uniwersalna, czyli ma ten rozstaw tam chyba od 10 do 18 cm. Dlatego tu są różne czary, które trzeba zmontować i ustawić sobie tak, jak to powinno być. Fajnie wszystko poznaczone. L, czyli lewo. Tu mamy L, czyli lewo. To montujemy. Na pewno musi być to. Patrzymy sobie na instrukcję. Instrukcje pokazują, że musi być to. Musi być to. W ten sposób i tym wjeżdżamy. Tutaj. I na tym polega ta cała nasza regulacja, że ten rozstaw sobie możemy przesuwać w zależności, jak tam będzie pasował nam do naszej toalety. Dalej, według instrukcji, jak już to sobie wciśniemy tutaj, bo tu jest lewo, lewo. Zobacz, jest ten samotwór. Jest. Trzeba to gdzieś jakoś tu wcisnąć. Tak. Pyk. Gotowe. Jak widzicie, to sobie możemy te śruby przesuwać. Teraz dalej nam pokazują, że jak już to włożymy, to od dołu jedziemy z... Najpierw to.
What the fuck was that? W sumie fachowiec by to włożył odwrotnie, ale jak tak każą, tak robimy. Podkładkę. Nakrętkę. Łoj. Trzech razy sztuka. I tu mamy taki motylek, którym sobie możemy to skręcić, więc nie potrzebujemy żadnego klucza. I to będzie cały montaż. Z drugiej strony oczywiście prawą. Jest i prawa. Tak samo. Także odkręcamy to. I idziemy montować. Mamy naszą nową deskę. Tu już pomontowaliśmy nasze śruby. Rozstaw tak mniej więcej sobie ustawimy, tak żebyśmy mogli to założyć. Kawałek jeszcze przesuńmy. Powinno być dobrze. Tu jeszcze fachowiec też nie zauważył, że takie dali tutaj ochraniacze. Też to zamontujemy. A niech jest. Jeden, drugi. Teraz trzeba to wsadzić w nasze otwory. Dało się. I skręcamy od dołu. Oczywiście najpierw podkładka. No to nakrętka. Chyba, czy się uda tak bez patrzenia. Udało się złapać. Możemy skorzystać z tego. Na razie tak na lekko, bo z drugiej strony musimy zrobić to samo. Powiedzmy. Z drugiej musimy złapać w ten sam sposób. Oj, tu już będzie gorzej. Chociaż. I takie rzeczy, żeśmy z Maciejem montowali. Jest. Skręcone. Naszym motylkiem dokręcamy. Możemy sobie jeszcze ją tam troszkę lepiej ustawić. Tak mniej więcej na środku to wychodziło. Też na siłę tego nie dokręcajcie tak na, wiecie, po męsku. Bo jak się kręci śruby w ceramikę, to różnie to bywa. Kogoś może ponieść tu moc. Tak, z wyczuciem. Mniej więcej tyle. Deska zamontowana. Jak widzieliście, nic trudnego. 10 minut pracy. Fachowiec nawet nie wiedział, że deskę, którą kupił, jest wolno opadająca. To ku zdziwieniu fachowca działa. To działa całkiem fajnie. Wszystko będzie na dziś. Będę wdzięczny za lajka, subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć!